Część druga. Intryga. Rozdział 7. Janek wszedł po cichu do domu, oświetlonego migającym płomykiem oliwnej lampki, i rozejrzał się po głównej izbie. Wytężywszy wzrok, dostrzegł stół, na którym stała lampka, skrzynię pod ścianą spełniającą rolę szafy oraz puste łóżko gospodarza. Chłopak wytężył wzrok jeszcze mocniej i w końcu dojrzał samego Mardocheusza. Mężczyzna spał skulony obok łóżka. Leżał na grubej warstwie popiołu, bez żadnego posłania. Co za uparty chłop, szepnął Janek sam do siebie. Zbliżył się do śpiącego i nachylił się nad nim. Wahał się przez dłuższą chwilę, czy budzić go po tak ciężkim dniu, lecz w końcu szturknął swego okurzonego, skulonego towarzysza i powiedział: Mardocheuszu, obudź się. Ten nie zareagował. Mardocheuszu! Janek powtórzył głośniej. Tym razem Hebrajczyk otworzył oczy. Zaspany, w pierwszej chwili nie wiedział, gdzie jest i co się dzieje. A, to ty. W końcu poznał Janka i zapytał. Co się stało? Muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego, zaczął chłopak. Nie możesz poczekać do rana. Obaj jesteśmy wykończeni, zaoponował Hebrajczyk. Wiem coś, co może uratować nam wszystkim życie, gorączkowo tłumaczył Jan. Usłyszawszy to, Mardocheusz najpierw usiadł w popiele, po czym raźno dźwignął się w górę i wstał. Jeśli to takie ważne, usiądźmy przy stole, zaprosił Janka, chwiejąc się ze zmęczenia. Usiedli przy niskim blacie. Przez dłuższą chwilę patrzyli na siebie w milczeniu, które w końcu przerwał Mardocheusz. Co ważnego masz mi do powiedzenia? Śmiało! Janek nadal milczał, próbując zebrać myśli. Nie było to dla niego łatwe. Starannie próbował ułożyć w głowie właściwe słowa. W końcu zdecydował się uderzyć prosto z mostu. Mardocheuszu, ja wiem, jak się zakończy ta historia. Jaka historia? Co ty wiesz? Mężczyzna w pierwszej chwili nie zrozumiał, o czym mówi Janek. Wiem, co się stanie z twoim narodem, sprecyzował chłopak. Na litościwego pana, młody proroku, czyżbyś w końcu otrzymał od niego jakieś nowe objawienie? Ożywił się mężczyzna. Janek zmieszał się na te słowa. Wyglądał na zakłopotanego. Nie jestem prorokiem. Chociaż rzeczywiście miałem objawienie, tylko nie takie, jak myślisz, Mardocheuszu. Opowiedz o tym dokładnie, synu. To bardzo ważne. Zatem, czy przemówił do ciebie Bóg, czy nie? Dopytywał Hebrajczyk. Zakłopotany Janek podrapał się po głowie, po czym spróbował to wyjaśnić. W pewnym sensie przemówił, a właściwie to napisał. Twierdzisz, że on do ciebie napisał? Gospodarz był wyraźnie poruszony. Te słowa były skierowane nie tylko do mnie. Ja czytałem to, co zostało już o was napisane. Wiem, że to dla ciebie dziwne, ale czytałem księgę z opisanymi waszymi dziejami, tłumaczył chłopak. A kiedy czytałeś tę księgę? Mężczyzna próbował to jakoś poukładać sobie w głowie. Czytałem ją w przyszłych czasach. Kiedy? Trochę trudno mi to wyjaśnić. Janek już wiedział, że zapędził się w kozi róg, z którego trudno będzie się wycofać. Ostatecznie powiedział wprost. My z Zofią zostaliśmy tu przesłani z przyszłości. Dlatego wiemy o pewnych sprawach, które tutaj dopiero się wydarzą. Proszę, nie miej mnie za wariata. Przysięgam, że mówię prawdę. Oto się nie bój, mój synu.
Bardzo cię szanuję i nigdy bym źle o tobie nie pomyślał. Mardocheusz uspokajał Jankę. Następnie w ciszy poczekał, aż ten zacznie opowiadać sedno proroctwa. Milczenie jednak wciąż trwało, więc zniecierpliwiony mężczyzna w końcu przynaglił swego rozmówcę. Na anielską cierpliwość, której na pewno nie mam, powiedz już wreszcie, co takiego o nas czytałeś. To dla mnie bardzo ważne. Powiem. Oczywiście, że powiem. Wybacz, nie pamiętam wszystkich szczegółów. Znów tłumaczył się Janek. Czytałem tę księgę tylko raz. Jednak pamiętam to, co najważniejsze. Błagam cię, chłopcze, opowiedz to wreszcie! Mardocheusz był u kresu wytrzymałości. No dobrze, już mówię. Pamiętam... Nasłuchujący mężczyzna aż wychylił się nad stołem. Pamiętam, kontynuował Janek, że król nie pozwoli zniszczyć twojego narodu, a Sferus z jakiegoś powodu zmieni zdanie i was obroni. Hebrajczyk wpatrywał się w oczy Jana z nową, wielką nadzieją. Jesteś tego pewien, chłopcze? Zapytał. Tak, krótko odpowiedział chłopak. Uradowany Mardocheusz uniósł ręce ku górze, spojrzał gdzieś przed sufit i zawołał: dzięki niech będą dobremu Bogu. Nagle w umorosonego mężczyznę wstąpiły nowe siły. Wyskoczył zza stołu na równe nogi. Chwycił Janka w pół mocnym objęciem niczym zapaśnik, który złapał kolejny oddech. Chłopak aż stęknął z bólu. Mężczyzna podniósł go z radości w górę i podrzucał raz za razem. Wołał przy tym: chłopcze, tymi słowami przywróciłeś mi chęć do życia. W tym samym momencie rozległo się stanowcze pukanie do drzwi. Janek momentalnie twardo wylądował na ziemi. I on i Mardocheusz znieruchomieli. Rozdział 8. Pukanie rozbrzmiało po raz drugi. Mardocheusz podszedł do drzwi, ostrożnie je uchylił i wyjrzał na zewnątrz. Gospodarz wyglądał na zaskoczonego, ale najwyraźniej rozpoznał tego, kto stał na zewnątrz, gdyż natychmiast otworzył drzwi szerzej. Zachęcony tym gestem, do izby wszedł Hatak, wraz ze sporym oddziałem królewskich gwardzistów, którzy natychmiast rozbiegli się po domu. Wybacz, Mardocheuszu. Musimy mieć pewność, że gość, którego przyprowadziłem, będzie całkowicie bezpieczny. Usprawiedliwił się królewski urzędnik. Po chwili strażnicy wrócili do głównej izby, pokłonili się i zameldowali. Jest bezpiecznie, panie. Hatak wyszedł na ulicę, a do domu weszła zakapturzona postać ubrana w długi, ciemny płaszcz. Eskortowało ją kolejnych trzech zbrojnych. Strażnicy natychmiast zamknęli za nią drzwi i zajęli posterunki przy wejściu oraz przy oknie. Tajemniczy gość stanął pośrodku izby, po chwili uniósł dłonie, chwycił kaptur i zsunął go z głowy. Oczom wszystkich ukazały się przepiękne, długie loki przyozdobione złotymi spinkami. Na wszelką dobroć naszego pana, Hadassa! Zawołał uradowany Mardocheusz. Starzec i królowa z głośnym płaczem rzucili się sobie w objęcie. Zbrojni zareagowali błyskawicznie. Skoczyli do Estery, aby ją odgrodzić od umorosanego popiołem mężczyzny. Jednak ta delikatnie uniosła szczupłą dłoń i strażnicy natychmiast znieruchomieli, zanim zdołali wykonać swe zadanie. Wyjdźcie stąd, poleciła dziewczyna. Ależ pani, czy jesteś pewna, że tu jest bezpiecznie? Mamy rozkaz chronić królową Persji, zaoponował jeden z nich. Tak, tu jest bezpiecznie. Rozkazuję wam wyjść i strzec mnie na zewnątrz domu. W tym mieszkaniu nic złego mi nie grozi, powtórzyła już bardziej stanowczo Estera. Strażnicy pokłonili się nisko
nie spuszczając oczu z Mardocheusza oraz Janka. O, pani, twoje słowo jest dla nas rozkazem, odpowiedział strażnik, po czym wraz z towarzyszami wyszedł z domu. Gdy tylko zamknęli za sobą drzwi, Mardocheusz znów przytulił czule Hadassę i powiedział cicho przez łzy: kochane dziecko. Przeczytałam dokument, stryju. Wybacz mi, nic o tym nie wiedziałam. To straszne. Mówiąc to, dziewczyna rozpłakała się. Na szczęście stale towarzyszy mi Zofia, dodała Estera z wdzięcznością, zwracając się do Jana. Obecność twojej siostry umacnia mnie w trudnych chwilach. To jest intryga Hamana, oby pan starł go na proch niczym krupy w moździerzu. Niech zetrze z powierzchni ziemi tego diabła i całą jego rodzinę. Aby zniknął wszelki ślad po tym człowieku, przeklinał zagniewany Mardocheusz, nerwowo przechadzając się po izbie. Haman mści się na całym narodzie, bo ja nie chciałem mu się kłaniać. Jednak przysięgam wam przed Bogiem. Nie robiłem tego z pychy czy zarozumiałości. Po prostu nie chciałem obrażać naszego Adonai. Chcę kłaniać się tylko jemu, a nie jakiemuś nadętemu ministrowi. Wiem, stryju, wiem. Słusznie postępowałeś, uspokajała go Estera. Hadasso, ty jesteś teraz królową. Jesteś ważniejszy od wszystkich ministrów razem wziętych. Proszę, idź do króla i błagaj go o życie dla naszego narodu, poprosił Mardocheusz. Ależ, stryju, mnie nie wolno iść do Asferusa bez wezwania, zareagowała przestraszona dziewczyna. Król nie posyłał po mnie już od miesiąca. Nikt, nawet królowa, nie może samowolnie stanąć przed Asferusem. Gdybym to uczyniła, natychmiast skazałby mnie na śmierć. Boję się, że król zmienił wobec mnie swoje przychylne usposobienie. Już dawno nie okazał mi życzliwości. Słysząc to, Mardocheusz znów zaczął nerwowo chodzić po izbie. Wyglądał po części na rozczarowanego, a po części na mocno zdenerwowanego. W końcu zwrócił się do Hadassy. Nie myśl, dziewczyno, że ty jedna uratujesz swe życie, mieszkając bezpiecznie w pałacu króla. Tak nie będzie. Stryju, nie mów tak. Królowa znów się rozpłakała i padła na kolana przed starcem. Wierzę całym sercem, ciągnął niewzruszony Mardocheusz. Wierzę, że Wszechmocny uratuje swój wybrany naród. Jeśli ty zachowasz milczenie, zginiesz, a uwolnienie przyjdzie z innej strony. On cię odsunie i użyje kogoś innego, ale Adonai i tak nie pozwoli na zagładę. Nie strać tej okazji, moja kochana. Kto wie, może zostałaś wybrana na królową właśnie dla tego zadania. To powiedziawszy, Mardocheusz podniósł Esterę z kolan, a następnie mocno ją przytulił. Dziewczyna szlochając pokiwała twierdząco głową i powiedziała: przecież ja was wszystkich kocham. Stryju. Nabrała powietrza i westchnęła głęboko, dodając spokojniejszym tonem. Dobrze. Zrobię to. Powiedz, stryju, naszym braciom i siostrom, aby od tej chwili pościli wraz ze mną przez 3 dni i noce. Nie będę nic jadła i niczego piła przed naszym panem, dopóki nie porozmawiam z królem. Wszyscy synowie Abrahama w całej Persji już poszczą, nieprzerwanie wyczekując ratunku z niebios, zapewnił Mardocheusz. Zatem powiedz naszym braciom w Suzie, aby modlili się za mnie, bo za 3 dni pójdę samowolnie do króla. Jeśli zginę, to trudno. Ale jeśli Asferus wspaniałomyślnie ułaskawi mnie berłem, będę go błagać o litość dla nas wszystkich. Dzielna dziewczyna, dzielna królowa,
Jesteś naszą chlubą, Hadassa. Wyszeptał Mardocheusz, całując Esterę po głowie. Pójdziemy do króla razem z Zofią, powiedziała dziewczyna. Janek, słysząc to, poczuł, jakby ze strachu coś zmroziło mu krew w żyłach. Serce niemal stanęło mu z przerażenia.